Dzień dobry, jesteśmy na set forum Android.com. Ze mną Piotr Miczkowski z Fundacji Digital Poland. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam porozmawiać troszeczkę o cyberbezpieczeństwie i o sztucznej inteligencji w administracji publicznej. Zastanawiam się, jakie polacy mają, jaki polacy mają stosunek do e-usług, do korzystania z nowych technologii w administracji, bo z jednej strony widzimy, że chcą to robić, na przykład po liczbie pobrań w M-Obywatela, a z drugiej no, nie czujemy się bezpiecznie w internecie, o czym rozmawialiśmy przed chwilą na panelu. Sprawa jest skomplikowana, dlatego że w teorii takie e-sługi, ja to nazywam odpapierzeniem pewnych procesów, popiera około 56% Polaków. Natomiast M-Obywatel, pamiętajmy, że cieszył się ogromnym powodzeniem też z paru powodów mianowicie M-Obywatel, szczególnie w pandemii zawierał certyfikat zaszczepienia. A jak wiemy, certyfikat zaszczepienia był wymagany w wielu miejscach. No, niektórzy wozili ze sobą papierek, ale niektórzy chcieli okazać w wersji cyfrowej, więc w pandemii mieliśmy taką turbocyfryzację. No, nie tylko z powodu zdalnych lekcji, zdalnej pracy, ale też właśnie dlatego, że niektórzy nie mogli wyjść z domu, no bo byli zakażeni, więc musieli robić zakupy i niektórzy właśnie musieli się wylegitymować albo lecieli na wakacje, no i niestety nie tylko Polska, ale właściwie większość krajów wymagała okazania certyfikatu. I Dlatego też częściowo tak no, byliśmy gotowi w idealnym momencie na, no, na pandemię, dlatego że mieliśmy narzędzia cyfrowe, które no, pomogły nam lepiej tutaj poradzić sobie w tej sprawie. No a mówimy o. Wtedy mieliśmy turbo cyfryzację. A teraz, które obszary naszej strategii cyfryzacji wymagają jakiejś szczególnej priorytetyzacji? Czym musimy zająć się najpierw? Huh. Ja patrzę na cyfryzację bardzo szeroko. To znaczy, że nie patrzę tak, jak są działy w rządzie, czyli że jest Ministerstwo Cyfryzacji, które powiedzmy, że odpowiada za cyberbezpieczeństwo, za internet i za kompetencje Polaków, to tak w dużym skrócie, i za pewne systemy e-usług w, w państwie, chociażby M-Obywatel czy e Natomiast pamiętajmy, że inne resorty, chociażby Ministerstwo Zdrowia ma swoją jednostkę, która jakby, no, organizuje i wdraża e-receptę, czyli Centrum Zdrowia. Ministerstwo Rolnictwa ma swoją jednostkę, aplikację agroaplikacje i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby problem jest taki, że dzisiaj cyfryzacja jest bardzo rozdrobniona i gdybyśmy spojrzeli na sektory, które jakby mogą najdynamiczniej się rozwijać, to do tej pory była to bankowość. Eee, jakby słyniemy z bankowości i Blik, myślę, że nie bez powodu odniósł u nas duży sukces. Są trzy kraje, też w Skandynawii, ale też w regionie, które takie rozwiązania wdrożyły. Natomiast jeśli w strategii cyfryzacji byśmy patrzyli na strategię cyfryzacji, czyli co powinniśmy zrobić, to Zacznę od nudnych rzeczy, czyli trzeba zwiększyć koordynację. To znaczy proszę sobie wyobrazić, że żyjemy w czasach... Kiedy w naszym kraju każdy resort, już to troszeczkę rozpocząłem, ma swoją, e, swoją spółkę, swoją jednostkę, która wdraża. To tak jakby w korporacji, departament marketingu miał swoich informatyków, departament logistyki miałby swoich informatyków, kontrolingu miałby swoich. Więc pierwsza sprawa to jest koordynacja, czyli pełnomocnicy do spraw cyfryzacji. Dla mnie właśnie ważną kwestią to jest zbudowanie synergii między poszczególnymi resortami. Natomiast jeśli chodzi o. Działania, które powinniśmy podjąć, to według mnie kluczowa jest energetyka. Dla wielu to się nie kojarzy w ogóle z cyfryzacją, ale ja tutaj będę powiedział, że nie da się wdrożyć OZE, czyli zielonych źródeł energii, wiatraków, paneli fotowoltaicznych, bez ucyfrowienia całego obiegu i zarządzania siecią energetyczną. To znaczy, OZE jest niestabilne, no bo raz świeci, raz nie świeci słońce, raz wieje wiatr, raz nie wieje. Musimy konsumować i produkować lokalnie, mówię tu o energii, ale musimy tym automatycznie zarządzać i właśnie potrzebujemy Inteligentnych liczników, inteligentnych taryf, dynamicznych. Już nie będzie jednej taryfy, tak zwanej G11 czy innej, że prawda konsument ma stałą taryfę przez cały dzień o każdej porze. Pójdź, musimy pójść w kierunku dynamicznych taryf. tak będzie mocno świeciło słońce i mocno wiał wiatr, to mój kolega mieszkający w, w Norwegii pokazywał mi już screenshoty czy zrzuty ekranu z telefonu, gdzie tankując, tak to nazwę, tankując, ładując Tesle, de facto. Spółka dopłacała mu, żeby zatankował, czyli był ujemny rachunek za prąd. Więc myślę, że energetyka to jest taki ciekawy kierunek dla naszego kraju, bo musimy to zrobić. Mamy ogromne zapóźnienia, jeśli chodzi o transformację energetyczną. A druga sprawa, związana ze starzeniem się społeczeństwa, to jest zdrowie. Mówię tutaj nie tylko o kolejkach do lekarza, że dla mnie to jest troszeczkę no, już tak trąci myszką, że w 2024 roku korzystamy z prywatnej opieki, wszędzie możemy się dzwonić, zamówić sobie wizytę online, a jednak ciągle w państwowej ochronie zdrowia no, nie da się załatwić spraw zdalnie, całkowicie. Więc myślę, że tutaj taki, taka prosta sprawa, jak te kolejki do lekarzy, rejestracja, ale również ta sztuczna inteligencja, i tutaj nawiązując trochę do początku tej rozmowy, że właśnie sztuczna. Inteligencja Inteligencja ma ogromny potencjał w zdrowiu, no bo możemy pójść w kierunku samodiagnozy. Jeśli ja będę miał pewne badania, będę miał na przykład obraz USG i nie będę musiał czekać dwa tygodnie, trzy tygodnie na lekarza, który wyda mi diagnozę, tylko otrzymam na przykład ją od umownej sztucznej inteligencji, oczywiście wymaga nadzoru, ale myślę, że to jest ogromny potencjał do, do rozwoju naszego kraju, z uwagi na starzenie się społeczeństwa. Tak i w górę wydaje mi się, że troszeczkę ten sektor zdrowia jest za innymi sektorami. Możemy mhm. się już umówić do urzędu internetowo, możemy w urzędzie paszportowym wziąć sobie numerek czy wygenerować numerek z godziną przez internet, no a do lekarza dalej musimy stać w kolejkach. Zastanawia mnie też ta kwestia sztucznej inteligencji. Jakie są największe wyzwania właśnie w wprowadzeniu AI w usługach administracji publicznej? Gdzie mamy największe zagrożenia, największe problemy? Ja na to trochę patrzę inaczej, dlatego że w fundacji robimy badania w ogóle akceptacji technologii przez społeczeństwo. No bo co z tego, że będziesz mogła wsiąść do najnowocześniejszego pociągu bez maszynisty albo do warszawskiego metra. Mało kto wie, że warszawskie metro jest gotowe być całkowicie autonomiczne, ale co drugi Polak, nawet powiem więcej, 70% Polaków nie wsiadłoby do pociągu sterowanego przez komputer. Tak jak mierzymy takie nowoczesne technologie, jakby czy chciałbyś skorzystać, chciałabyś skorzystać i na przykład Wykonanej całkowicie przez y, robota lekarza, takiej nawet prostej, no, gotowe jest się poddać 36% Polaków. I to samo tyczy się sztucznej inteligencji w administracji. To znaczy, że ludzie nie chcą oddać władzy robotom, algorytmom w kontekście tego, jak ma zapaść bardzo ważna decyzja. Y, czyli jakieś kary, y, jakieś rzeczy związane z dostępem do pewnych usług. Albo na przykład, żeby algorytm sam obliczał, który uczeń był najlepszy y, i przydzielał automatycznie, Automatycznie miejsce, czy dostałeś się na studia, czy się nie dostałeś na studia, prawda? Więc tutaj, tutaj w ogóle nie ma akceptacji społeczeństwa, w sensie nie ma zgody. 80% mówi, że ja nie chcę, żeby komputer oceniał mojego syna, córkę i żeby przydzielał to miejsce. Natomiast jest duża akceptacja. Dla takich prostych zastosowań, na przykład y, chatboty, różnego rodzaju asystenci, no, jest ogrom wniosków. No, koniec z rzędem i to nieważne, czy to będzie przedsiębiorca, konsument, jaki druczek do jakiej sprawy. Ja jak zawsze jestem w urzędzie, to pierwsze co robię, udaje się po pomoc. Y, jakie okienko, który druczek, gdzie go znajdę? No Bo prawda jest taka, że druczki nie są prosto, proste dla takiego zwykłego obywatela czy przedsiębiorcy i myślę, że duży potencjał to jest ten asystent, czyli będę chciał zrobić y, y, wypełnić na przykład deklarację podatkową albo, nie wiem, załatwić sprawy związane z nieruchomością, opłacić podatki albo je przepisać, to właśnie taki asystent, któremu powiem, hej, podaj mi najnowszy wniosek i do kogo wysłać, to to jest rzecz, gdzie Polacy się zgadzają. Tak samo rzeczy związane z, takim, z taką pomocą na co dzień, czyli wszelkie rzeczy, które mogą przyspieszyć działanie, na przykład wskazanie urzędu, albo na przykład właśnie usprawnienie wniosków, automatyczne pisanie pism, czyli że ja tylko mówię jakieś hasłowo, chciałbym coś zrobić, a ten Algoryt, pięknie ubiera to w słowa, szanowni państwo, prawda, piszę uprzejmie z prośbą taką i taką, nawiązując do pisma takiego i takiego, to to jest to, gdzie, gdzie Polacy chcą wykorzystać sztuczną inteligencję. No tak, czyli w takim razie, żeby oddać trochę więcej władzy tej sztucznej inteligencji i wprowadzić ją do większego zakresu usług, to czy najpierw powinna być edukacja, żeby Polacy chcieli wprowadzić sobie AI do, do większej ilości usług, czy... Jaki, jaki proces powinien nastąpić? Wiesz co, my robimy badania znowu yy, i w zeszłym roku yy, na temat sztucznej inteligencji powstał specjalny raport i prawda jest taka, że połowa Polaków nawet nie wie, że korzysta. Z algorytmu. Bo wiesz, jakby temat stał się nośny parę lat temu, teraz jeszcze niedawno, powiedzmy no rok, półtora, za zasługą Chata GPT, ale algorytmy to, to nie jest nic nowego. Ja pracując w telekomach w 2009 roku, wykorzystywaliśmy uczenie maszynowe, czyli taką, mówiąc po polsku, bardziej statystykę do określenia, który klient będzie bardziej chętny do zakupienia usługi. To jest algorytm, personalizacja. Ty lubisz bardziej takie filmy, ty lubisz takie, ty skorzystasz z takiego pakietu, ty z takiego. I połowa ludzi w ogóle nie rozumie, że korzysta z algorytmów. My pytaliśmy o takie proste zastosowanie jak nawigacja, pogoda, jakby wszystkie te e, e, jakby aplikacje, które masz w telefonie, one wykorzystują algorytmy. No, jakby czym jest zamawianie e, taksówki, no, szukanie najbliższego połączenia, e, optymalizuje ci trasę. W związku z tym połowa ludzi nie jest w ogóle świadoma. I ja myślę, że jedna duża rzecz to jest edukacja, związana jakby ze zwiększeniem akceptacji w takim życiu codziennym, e, np. płacenie odciskiem palca w sklepie. Chociażby, nie wiem, w jakimś no, takim zwykłym, stacjonarnym, ale druga sprawa jest taka, że nadal połowa ludzi nie będzie w ogóle świadoma, że wsiadło do samochodu i na przykład ten samochód y, jest autoparkowanie. No to wyobraź sobie, 40% Polaków autoparkowanie nie traktuje jako sztuczną inteligencję, tak? Więc myślę, że połowa w ogóle nie będzie świadoma, że, że korzysta z algorytmów. Tak jak myślę, że wielu sobie nie zdaje sprawy, że wchodząc na. YouTube'a, na Netflixa, na HBO, na te wszystkie platformy Max, że to, co ja widzę, to już jest spersonalizowane. Czyli pewnie wielu wie, ale nie zdaje sobie sprawy, że to jest właśnie algorytm, czyli sztuczna inteligencja. No tak już spinając tę rozmowę, być może gdyby Polacy nie wiedzieli, że wsiadają do tego metra mm -hmm. sterowanym sztuczną inteligencją czy autonomicznego metra, to chętnie by tam wsiedli. A jakby wiedzieli, to może nie. I dziękuję bardzo za rozmowę. To jest dobre bardzo podsumowanie. Tak. <laughs> dziękuję.